Przechodzimy do kolejnych punktów. Proszę Państwa, teraz będziemy mieli grupę punktów dotyczących planów miejscowych. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sfoszowice-Uzdrowisko. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Bardzo proszę Panią Dyrektor o informację na temat poprawek, stanowiska Prezydenta do tych poprawek. Potem ewentualna dyskusja na temat poprawek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do druku 1314 zostało złożonych 6 poprawek przez pana Włodzimierza Pietrusa, radnego miasta Krakowa. Poprawka numer 1 dotyczy wprowadzenia nowej zabudowy z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w terenie 4LU łamane przez ZP na południe od ulicy Lusińskiej. Propozycja zawarta w zmianie planu umożliwia lokalizację nowych obiektów w uzdrowisku, co pozwala na jego rozwój i rozbudowę. Na przykład w terenie 1LU łamane przez ZP dotyczącej rozbudowy głównego domu zdrojowego pozwala na uzyskanie 17,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni całkowitej zabudowy, co daje około 11 tysięcy nowej powierzchni. Natomiast lokalizacja dużego, planowanego przez inwestora obiektu w parku przy Alei Kasztanowej, na polanie, z której otwiera się widok na dalszą część parku, jest sprzeczna z zasadami kształtowania ładu przestrzennego i ochroną walorów krajobrazowych. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, należy w jak największym stopniu dążyć do ochrony 200-letniego zabytkowego parku zdrojowego. Ta lokalizacja nowego obiektu lecznictwa uzdrowiskowego w skali proponowanej przez właściciela uzdrowiska nie jest możliwa ze względu na brak zapewnienia odpowiedniego dojazdu. Obecnie funkcjonująca ulica Lusińska, będąca poza zakresem zmiany planu wskazanym w uchwale, nie spełnia wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a w związku z tym bez kolejnej zmiany obejmującej przebieg ulicy Lusińskiej nie można zapewnić właściwej obsługi komunikacyjnej dla potencjalnej zabudowy w terenie 4LU łamane przez ZP. Ponadto pragnę dodać, że przyjęcie tej poprawki przez Radę Miasta Krakowa byłoby sprzeczne z opinią Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, wymaganej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz opinią Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Komisje te zaopiniowały negatywnie propozycję lokalizacji nowej zabudowy w terenie 4LU łamane przez ZP na południe od ulicy Lusińskiej. Podobna była opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Prezydent opiniuje poprawkę negatywnie. Kolejna poprawka dotyczy lokalizacji, jeszcze pragnę dodać, że jak chodzi o poprawkę numer 1, wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z przejęcia tej poprawki będzie oczywiście skutkować ponowieniem czynności proceduralnych. Poprawka numer 2 dotyczy lokalizacji funkcji hotelowej wyłącznie na ostatnich kondygnacjach. Poprawka ta jest opiniowana przez prezydenta również negatywnie. Strefa ochrony uzdrowiskowej A zgodnie z przepisami z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące leczeniu uzdrowiskowemu. Obiekty usługowe, turystyczne, w tym hotele i inne obiekty nieuciążliwe dla pacjentów i nie mających wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska winny być lokalizowane w strefie B ochrony uzdrowiskowej, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy uzdrowiskowej. Ponadto należy dodać, że Sfoszowice to jest największe uzdrowisko w granicach administracyjnych Krakowa, który bez trudu przejmie rolę zaplecza hotelowego dla samych Sfoszowic. Wycofanie zapisu dotyczącego ograniczenia funkcji hotelowej do ostatniej kondygnacji planowanych budynków będzie stało w sprzeczności również z komisjami, które poprzednio wymieniałam, czyli Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Opinia tej komisji uzdrowiskowej jest wymagana... Przepraszam zgodnie... pani dyrektor, ale zdaje się kolega Wojtowicz i pani dyrektor Dej będzie musiała zasilić naszą świnkę. Zdążyli uciec. Pragnę dodać, że wprowadzenie tej poprawki będzie też skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 3 dotyczy korekty definicji wskaźnika intensywności zabudowy. Wskaźnik intensywności został zdefiniowany przy pomocy powierzchni całkowitej zabudowy, która jest sumą powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji budynku, również kondygnacji podziemnych. Przy zastosowaniu wskaźnika intensywności oraz pozostałych parametrów ustalonych w projekcie, planowane zamierzenie może zostać zrealizowane w zakresie kondygnacji naziemnych i kondygnacji podziemnej przy ograniczeniu głębokości posadowienia obiektów do 4 metrów. To ograniczenie wynika z ochrony wód gruntowych. Ta poprawka ma opinię prezydenta również negatywną. Wprowadzenie do projektu plany zmian wynikających z tej poprawki będzie skutkować ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 4 dotyczy podniesienia wysokości zabudowy planowanego nowego skrzydła domu zdrojowego oraz usunięcia zapisu o ograniczeniu ilości kondygnacji do tylu, ile jest w domu zdrojowym. Kierując się zachowaniem ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zasad zrównoważonego rozwoju, ustalono maksymalną wysokość budynku. Rozbudowa budynku zdrojowego, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Tutaj Państwo widzicie przekrój, jak wygląda ukształtowanie terenu. Jest to jego znaczne obniżenie. W związku z tym konieczność zachowania proporcji bryły, jak również uwzględniono widok od strony zachodniej. Nadmierne wyniesienie w górę planowanego nowego skrzydła głównego domu zdrojowego prowadziłoby do dysharmonii zabudowy i zdominowania przez nową część zabytkowego obiektu. Takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z wskazaniami wojewódzkiego konserwatora zabytków. Usunięcie zapisu dotyczące ograniczenia ilości kondygnacji byłoby sprzeczne z opinią i Komisji Planowania oraz Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej. Prezydent poprawkę opiniuje również negatywnie. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować również ponowieniem czynności proceduralnej. Poprawka numer 3. Umożliwienia realizacji ogrodzeń w terenach z 1 LU łamane przez ZP do 7 LU łamane przez ZP. Zapis regulujący sposób lokalizacji ogrodzeń znajduje się w obowiązującym planie miejscowym obszaru Sfoszowice-Uzdrowisko w brzmieniu: zakazuje się grodzenia nieruchomości od strony przestrzeni publicznej, wyznaczonych ulic na linii położonej bliżej ulicy niż przebiega linia rozgraniczająca teren ulicy wyznaczona na rysunku. Co oznacza, że ogrodzenia mogą być lokalizowane zgodnie z liniami rozgraniczającymi z wyłączeniem ulic jako przestrzeni publicznej. Nie zachodzi w związku z tym potrzeba powielania przepisów w przedłożonym Radzie Miasta Krakowa w projekcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującego planu. Tutaj jest również opinia prezydenta negatywna i wprowadzenie projektu planu zmian wynikających z tej poprawki będzie również skutkować ponowieniem czynności proceduralnej. Poprawka numer 6 dotyczy wprowadzenia możliwości budowy podziemnych obiektów poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w terenie 4 LU łamane przez ZP przy ulicy Lusińskiej oraz 1 LU łamane przez ZP. Zapis zaproponowany w poprawce odnośnie terenu 1 LU przez ZP znajduje się w projekcie uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie
paragraf 3 ustęp 1 punkt 11, a w terenie 4LU przez ZP projekt planu nie przewiduje powstania nowej zabudowy ze względu na ochronę walorów przyrodniczych. To jest jak gdyby odnosimy się tutaj do poprawki numer 1 i do tego uzasadnienia, które jest zawarte w poprawce numer 1. W związku z tym lokalizacja podziemnych obiektów budowlanych bez możliwości nadbudowy, czyli części naziemnych, nie jest możliwa. Komisje Planowania Przestrzennego oraz Komisja Zdrowia zaopiniowały negatywnie lokalizację nowej zabudowy w terenie 4LU przez ZP na południe od ulicy Lusińskiej. Podobna było stanowisko Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Przyjęcie tej poprawki jest zasadne tylko w przypadku przyjęcia poprawki numer 1. Opinia prezydenta jest negatywna. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować również ponowieniem procedury. Na koniec chciałabym tylko dodać, że w obowiązującym planie dla uzdrowiska Sfoszowice jest zakaz lokalizacji zabudowy w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Uniemożliwia to całkowicie lokalizację nowych obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym znacznie hamuje jego planowany rozwój. Dopiero zmiana ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym pozwoliła na podjęcie kroków zmierzających do dostosowania uzdrowiska do standardów europejskich. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego Sfoszowice Uzdrowisko w celu takiej zmiany ustaleń planu, aby umożliwić rozwój i rozbudowę obiektów tych sanatoryjnych. Uważamy, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania Sfoszowice Uzdrowisko, który jest przedłożony Państwu zgodnie z drukiem 1314, w kształcie tym, który żeśmy zaproponowali, pozwala na rozbudowę głównego domu zdrojowego, budowę nowych obiektów w rejonie willi Szwajcarka i rozbudowę restauracji Parkowa w skali i formie zamierzonej przez inwestora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja w sprawie swoich poprawek. Po pierwsze, poprawki bym nie składał, jeżeli projekt uchwały byłby zgodny z tym, co pan prezydent przedłożył w swoim projekcie i projektanci Komisji Planowania przed wydaniem opinii i Komisji również Zdrowia. No, po tych poprawkach pozwoliłem sobie po prostu to skorygować, próbuję to skorygować, czyli wrócić do projektu pierwotnego i podnieść pewne tematy, które są istotne dla tego obszaru. Po pierwsze, jeżeli chodzi o poprawkę numer 1, ona właśnie przywraca propozycję strony prezydenta, jeżeli chodzi o możliwość zabudowy w terenie 4LU łamane przez ZP. Załącznik do tej poprawki jest wprost przeniesiony z projektu, który został przedłożony Komisji Planowania do zaopiniowania. Nie będę się dłużej rozwodził nad tym punktem. To jest poprawka numer 1. Poprawka numer 2 jest to również zmiana, którą wprowadziła Komisja Planowania Przestrzennego, która ogranicza zabudowę funkcji hotelowej do ostatniej kondygnacji. I w uzasadnieniu pana prezydenta jest informacja, że nie powinno być tego typu funkcji na terenie uzdrowiska. Natomiast plan miejscowy dopuszcza tą funkcję nadal, natomiast ogranicza tylko do ostatnich kondygnacji, co uznaje, jest to po prostu właściwie takie zagranie przeciwko uzdrowisku, ponieważ w uzasadnieniu się podaje, że uzdrowisko nie powinno się zajmować tym tematem, z tego powinny
dochód czerpać inne podmioty poza uzdrowiskiem. Poprawka numer 3 mówi o wskaźniku intensywności zabudowy. No, moja poprawka ma na celu, żeby nie dochodzić do jakichś absurdów. Znaczy w tej chwili mamy taki absurd, że inwestor może wybudować jakieś tam kubatury budynek, natomiast jeżeli chce zejść poziom niżej, to musi ściąć górną część. Uważam, że jest to zupełne podejście nieracjonalne i z punktu widzenia urbanistycznego czy planistycznego nie wpływa na wygląd, na oddziaływanie na uzdrowisko, bo i tak jakiejś tam wysokości kubatura może powstać nad ziemią. Natomiast pod ziemią jest dopuszczenie do 4 metrów, natomiast no, powoduje to, że to może być tylko kosztem zabudowy nadziemnej. Poprawka numer 4. Właściwie nie rozumiem uzasadnienia strony prezydenta, bo ona podtrzymuje 12 metrów, tak jak jest w całym planie i tu nie jest to sprzeczne. I również utrzymuje, że budynek będzie niższy od tego istniejącego, więc to też nie jest sprzeczne z tym, co konserwator sobie życzy. W związku z tym tego uzasadnienia nie rozumiem. Rozumiem tylko, że należy obniżyć po prostu wysokość budynku i tyle. Bo tak akurat trzeba. Więc tutaj w zasadzie już nie będę nic więcej podnosił. Poprawka numer 4. Jest w uzasadnieniu prezydenta, że w zasadzie, cytuję, nie zachodzi potrzeba powielenia przepisu w projekcie uchwały, ponieważ jest w projekcie uchwały. No z tym, że w projekcie uchwały jest taki zapis, że po prostu nie można grodzić terenu 1 LUZP i 4 LUZP w tych wymienionych przez uzasadnieniu obszarach. No i oczywiście jest to kontrowersyjne może, ale jeżeli ktoś faktycznie ma utrzymywać porządek i jakiś tam ład na tym obszarze, to może, to powinien mieć możliwość ogrodzenia, a że ogrodzenie jest w różnych obszarach publicznych, to podam chociażby Park Jordana, który jest w całości ogrodzony, który jest ogólnie dostępny, ma swój regulamin i funkcjonuje. W związku z tym nie widzę tutaj innego uzasadnienia, ponieważ te porządek dostępności, porządek regulaminu można w innym trybie wytyczyć. Natomiast zabronienie ogrodzenia spowoduje, że z jednej strony będą pretensje, że jest bałagan, że ktoś tam coś robi, a właściciel nie jest w stanie utrzymać porządku, jeżeli teren nie jest ogrodzony. Taka jest prawda. Poprawka numer 6. Jest to poprawka, która przywraca zapis z projektu pierwotnego planu, która by ewentualnie umożliwiała zabudowę w terenie podziemną, w terenie 4LZP między innymi, ale również 1LZP i w szczególności 4L/ZP. No, ja też nie rozumiem w uzasadnieniu, że ktoś stwierdza, że nie może być zabudowy tylko podziemnej, bo ta poprawka między innymi o tym mówi, że ewentualnie, jeżeli poprzednie poprawki nie przejdą, to można by dopuścić zabudowę podziemną. Podziemną na te cele, które tam uzdrowisko planuje, czyli być może jakiś tam basen, czy jakieś inne miejsca. Jak rozumiem, wtedy nie zakłóci to tego, na co się powołuje się prezydent w tych poprzednich uzasadnieniach, znaczy stanowiskach do poprawek. Konkludując, ja oczywiście uważam, że te poprawki to jest maksimum, co można zmienić w tym planie miejscowym zgodnie z obowiązującym prawem i możliwościami zewnętrznymi. Natomiast i wnoszę je poprawki dlatego, żeby nie było tak, że za jakiś czas będziemy szukać winnego, kto zlikwidował uzdrowisko z Foszowice w Krakowie. Dlatego, że
Ja oczywiście rozumiem, że inwestor zawsze chce jak najwięcej. Natomiast być może inwestor chce to sprzedać, ale jeżeli nawet od niego ktoś to kupi, to będzie dalej prowadził uzdrowisko i będzie miał do tego możliwości, będzie mu się to jakoś składało. Natomiast jeżeli nie będzie uzdrowiska Swoszowice, nie powstanie z prawdziwego zdarzenia uzdrowisko Swoszowice, będzie to strata dla miasta i będzie to również strata dla mieszkańców, dla których ze Swoszowic, dla których to może być szansa jakiegoś koła zamachowego, jakiegoś takiego gospodarczego napędu. I druga strona, jeszcze już wspomnę, oczywiście z tego, co rozumiem, we studium prawdopodobnie będą uwolnione pewne tereny, które dopuszcza nowa ustawa, ale prawdopodobnie dopuści nowe studium i pewnie nie będzie tu protestów. Natomiast te jakby nowe tereny i tak mogą powstać, ponieważ te wskaźniki, które są narzucone na uzdrowisko, to umożliwiają. W związku z tym jest to w zasadzie tylko taka trochę złośliwość, że się coś tam nie dopuszcza. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Grzegorz Stawowy, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na początek nie będę ukrywał, że jest to odosobniona opinia Pana Radnego, dlatego że na komisji tu był jeden głos z taką opinią, reszta głosu była z opinią przeciwną. Myślę również, że nie rozwinę się z prawdą, jak powiem, że wielu radnych członków Komisji Planowania Przestrzennego podchodziło i do mnie stwierdzało wprost, że uważają, że nawet to, co wyszło z komisji, to jest za dużo, że tej zabudowy powinno być mniej dopuszczone niż jest w proponowanym projekcie planu. Nie ma co ukrywać, że ten plan jest niezgodny ze studium. Te budynki wprowadzone do niego mają się nijak do zapisów studium dla uzdrowiska w Swoszowicach i każde kolejne dodawanie budynków jest tylko i wyłącznie powiększaniem tego błędu. Ja bym się zresztą nie ukrywam, wcale nie zdziwił, gdyby właściciel, który jak powszechnie wiadomo jest w konflikcie z większością środowisk lokalnych, miał zaskarżony plan miejscowy przez mieszkańców czy przez jakieś stowarzyszenia działające lokalnie, dlatego że byliśmy świadkiem nawet kłótni na komisji w sprawie drogi, która jest likwidowana w planie miejscowym dla Swoszowic Wschód, która kompletnie nie dotyczy tego uzdrowiska, a jednak jest obiektem konfliktu między zarządcami uzdrowiska a mieszkańcami Swoszowic. Także tutaj te propozycje, które zostały złożone, tylko i wyłącznie pogłębiają rozbieżność dokumentów, które powinny być zbieżne. Stąd nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. To po pierwsze. Po drugie, jak już wspomniałem, opinie szły raczej w drugim kierunku, ażeby uniemożliwić rozbudowę i raczej ograniczyć ją niż otwierać nowe obszary. Szczególnie ten obszar 4 LUZP, który jest o tyle kluczowym, że to jest miejsce takiego przełamania się parku. To jest teren w miarę płaski, później jest zejście w dół. I w tym miejscu na styku tych dwóch różnic poziomu miałby stanąć budynek w poprzek, który kompletnie odcina dwie części parku. Po prostu rozbija go na dwie części. Stąd mając w czasie analizy różne propozycje zmian, doszliśmy do wniosku, że właśnie zakazanie zabudowy w tym obszarze jest podstawowym warunkiem niezbędnym. Pojawiał się również pomysł, ażeby ograniczyć zabudowę na wprost tej uliczki, która wychodzi z domu zdrojowego, dlatego że tam jest najbardziej zagęszczony teren, jeśli chodzi o ilość drzew. Oczywiście dzisiaj właściciel podnosi argument, że on musi wycinać drzewa, ale z tego co wiem, to wszystkie lokalizacje zabudowy są zgodne z jego wnioskiem. Czyli składając propozycję zabudowy, wiedział, gdzie ją lokalizuje. Stąd wydaje się, że poprawka numer 1 jest nie do przyjęcia, bo to naprawdę jest potężne ryzyko rozbicia tego parku. Nie wspomnę o tych argumentach, o których mówiła pani dyrektor, że mamy tam do czynienia z 3-metrową drogą spacerową, która miałaby obsługiwać dość spory budynek kubatorowy. Propozycja, ażeby przez park biegła droga dojazdowa, no jest nie do przyjęcia. No, albo park, albo drogi dojazdowe do budynków. No, jedno albo drugie, nie da się tego za bardzo pogodzić. Jeśli chodzi o funkcję hotelową, to ja przypomnę Państwu, że
W zeszłej kadencji z poprawki pana radnego Piotrusa popieranej przez większość w Radzie Miasta wprowadziliśmy dopuszczenie lokalizacji usług hotelowych i pensjonatów we wszystkich budynkach, łącznie z budynkami, z domami jednorodzinnymi na terenie Swoszowic. Czy wszystkie budynki, które istnieją, które są budowane, mogą mieć funkcje noclegowe. To jest po to, zostało wprowadzone, ażeby właśnie uzdrowisko miało niezbędną bazę hotelową w okolicy. W tej chwili, jeżeli ta poprawka przejdzie, to po pierwsze właściciel uzdrowiska zmonopolizuje usługę hotelową w okolicy i pozbawimy mieszkańców potencjalnego źródła dochodów, zwykłych mieszkańców Krakowa. Po drugie, nie ukrywam, że poprawka, która została zaproponowana przez Komisję Planowania Przestrzennego, wzięła się stąd, że od mieszkańców pojawiły się sygnały, że podobnie jak przy konflikcie z budową bloku na ulicy Borowinowej, mówi się o tym, że te hotele będą sprzedawane jako resorty, czyli jako apartamenty na sprzedaż, apartamenty hotelowe. Tą teorię potwierdza walka o parkingi podziemne, dlatego że jak zobaczymy do uchwały o wskaźnikach parkingowych, które są podjęte w ramach uchwały Rady Miasta, to w domach czy w budynkach mieszkalnych jest potrzebny wskaźnik 1,2 miejsca na mieszkanie, w hotelach to jest bodajże 3 albo 5 miejsc na 100 pokoi. W związku z tym, jeżeli by to był hotel taki stricte, to niech tych pokoi tam będzie 200, to jest potrzebne 10 miejsc postojowych, to one wszystkie mogą być w ramach ciągu ulic, które są w okolicy. Nie ma potrzeby budowania parkingów podziemnych. W związku z tym to jakby tylko potwierdza obawy, że te hotele nie byłyby budowane celem zaspokojenia potrzeb noclegowych kurasjuszy, tylko raczej w kierunku próby skomercjalizowania ich. I stąd ta obawa i ograniczenie poziomu hoteli do ostatniej kondygnacji. To nie jest niezgodne z prawem, więc tu nie ma problemu ryzyka prawnego. Także kończąc poprawkę numer 2, ja uważam, że dobry zapis umożliwiający otwieranie usług noclegowych dla mieszkańców powinien zostać zachowany, żeby dać im możliwość zarobienia pieniędzy, a nie monopolizować tego obszaru. Jeśli chodzi o parkingi podziemne, to jest bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, dlatego że mieszkańcy w większości terenu mają zakaz lokalizacji parkingów podziemnych. Natomiast dopuszczenie dla właściciela uzdrowiska byłoby postawieniem wobec, jako nierówności podmiotu wobec prawa, dlatego że ludziom się zabrania, w niektórych obszarach jest wręcz zakaz jakiegokolwiek wejścia pod ziemię, łącznie z tym, że fundamenty nie mogą być usytuowane głębiej niż i jest podane w metrach pod poziomem terenu, a tutaj dopuścilibyśmy bez ograniczeń parking, kondygnacje podziemne, czyli można sobie wyobrazić, że na przykład właściciel dochodzi do wniosku, że część usług może być robiona pod ziemią i to są nie tylko kwestie parkingów, ale również budowy budynku pod ziemię, a więc budynek podziemny wielokondygnacyjny. Przecież Państwa, to jest środek uzdrowiska. Jeśli gdzieś mamy chronić te wody, te walory, dzięki którym uzdrowisko funkcjonuje, no to właśnie w uzdrowisku. Dopuszczenie budowy parkingów podziemnych i kondygnacji podziemnych, no w mojej opinii, doprowadzi do tego, że to uzdrowisko przestanie pełnić funkcję uzdrowiska, bo nie będzie po prostu do tego warunków. Także to, wydaje mi się, to nie jest dobry pomysł. Te 4 metry są już dyskusyjne. W mojej prywatnej opinii powinien być całkowity zakaz. Znaczy, jak wszystkim się zabrania, to się zabrania wszystkim, szczególnie bezpośrednio w uzdrowisku. Jeśli chodzi o poprawkę numer 4, to sytuacja jest dość analogiczna. Po pierwsze, mamy znowu nierówność podmiotów wobec prawa, bo wszystkie domy w okolicy są niższe. Właściciel uzdrowiska jest właścicielem hotelu Krystyna. Także to też nie jest tak, że on nie ma funkcji hotelowych, ale ma też największy budynek, który tam został rozbudowany. Ale brak ilości kondygnacji, co spowoduje? Otóż będzie można na skarpie budować w dół. Czy będą kondygnacje budowane w dół? Są takie przepisy z prawa budowlanego, które mówią o tym, że ilość kondygnacji jest liczona od poziomu wejścia w teren. Tak? Tutaj co prawda nie będzie kondygnacji, ale to spowoduje, że umożliwi się zejście piętrami w dół. Czyli będzie można się wkopać w skarpę i budować w dół. To oznacza, że powstanie wielokondygnacyjny budynek i dlatego została zaproponowana opcja taka, że on musi nawiązywać do budynku domu zdrojowego. Do budynku, który konsekwentnie narzuca charakter zabudowy w tej okolicy. Także wydaje się, że jest to bardzo niebezpieczna poprawka, bo ona spowoduje, że w okolicy powstanie jeden zdecydowanie większy budynek. Jeśli chodzi o poprawkę numer 5,
Znaczy, oczywiście, no, to jest teren prywatny. Ale należy pamiętać, że został nabyty od Skarbu Państwa. Ten park był dostępny dla mieszkańców przez dziesięciolecia. Jeśli teraz zgodzimy się na jego zagrodzenie, to tak naprawdę go odcinamy od mieszkańców. Bo porównywanie Parku Zdrojowego z centrum, z Parkiem Jordana, no jest troszeczkę nietrafione z tego względu, że jednak Park Jordana jest własnością publiczną. I to my możemy mieć wpływ na to, czy on będzie otwierany, czy będzie zamykany. Czy będzie zamykany na noc, czy będzie otwarty całą dobę. Jest obok Park Krakowski, który jest raptem kilkaset metrów od Parku Jordana i on nie jest zamykany na noc. W związku z tym ja nie widzę powodu, żeby park w Słoszowicach był, miał zgodę na ogrodzenie, bo wiadomo, że to doprowadzi do jednego, zostanie ogrodzone i najprawdopodobniej zamknięte. A przynajmniej nikt tutaj na sali nie może dać gwarancji, że właściciel tego parku nie zamknie dla mieszkańców. No więc po co ryzykować konflikty z mieszkańcami? Ja przypomnę, że właściciele uzdrowiska wycięli tam ponad 200 drzew i nie ukrywają tego, że zamierzają dalej to robić. Oficjalny argument jest taki, że to są kwestie pielęgnacyjne i wynikające z ochrony i bezpieczeństwa osób, które przebywają na terenie parku. No może to i zgoda, no ale przy 200 drzewach zaczynam mieć wątpliwości, czy faktycznie to jest główny cel. To kolejna rzecz. Puentując, pan radny mówi, że stawia pytanie, kto będzie odpowiadał za istnienie uzdrowiska. Znaczy, to pytanie nie jest dobrze skierowane, dlatego że nikt nikomu nie kazuje dbać o to uzdrowisko. Przecież właściciel ma dzisiaj uzdrowisko na pewnych parametrach, na pewnych wielkościach budynków, prowadzi tam działalność. W uzdrowisku codziennie odbywane są zabiegi, jest prowadzona rehabilitacja i to nie jest tak, że uzdrowisko nie działa. Problem jest inny. Problem jest taki, że właściciel nie inwestuje w uzdrowisko. Jest właścicielem uzdrowiska od wielu lat i zakres inwestycji jest bliski zeru. Co więcej, budynki dopuszczone w planie miejscowym, według obliczeń przy wykorzystaniu tego terenu, tak jak dopuszcza to plan miejscowy, dają możliwość wytworzenia 12,5 tysiąca metrów powierzchni użytkowej. No, to jest potężna powierzchnia. Jeżeli ktoś myśli o rozwoju uzdrowiska, to niech wykona pierwszy krok, niech pokaże, że chce inwestować. Ja nie widzę, żebyśmy w przyszłości rozszerzyli zakres inwestycji, rozszerzyli zakres terenów budowlanego, tylko niech inwestor pokaże, że chce coś zrobić dla tego miasta, że chce zrobić coś dla mieszkańców. Panie radny, bardzo proszę kończyć, 10 kończę. Minut. Jeżeli pan radny mówi, że wpisuje te rzeczy, które inwestor chciał, a które się nie znalazły, no to warto również wspomnieć, że w południowo-zachodniej stronie parku inwestor chciał wszystkie korty pokryć balonem. Myśmy się na to nie zgodzili, bo to jest kilkanaście kortów przykrytych balonem, to zgodziliśmy się na te z boku, te, które są przy klubie sportowym. No i ostatnia rzecz, tu się pojawił wątek wskaźników czynnych biologicznie wynikających z ustawy. No dlaczego między innymi ta zabudowa została ograniczona? Otóż między innymi dlatego, że obok jest miejski klub sportowy, znaczy miejski, to jest klub sportowy, który jest własnością gminy, na terenach gminnych i na którym jest projekt budowy hipodromu i zaplecza dla całego środowiska związanego z jazdą konną. Jak wiemy, na Kobierzyńskiej gmina niemal na pewno przegra sprawę o zwrot nieruchomości po krakowskim klubie jeździeckim i wtedy ten w Słoszowicach klub jeździecki będzie jedyny w mieście, który będzie spełniał te wymogi i tam są wnioski w Ministerstwie Sportu pozytywnie rozpatrzone na rozbudowę tego klubu. Jeżeli uzdrowisko wyczerpie całe wskaźniki zabudowy, no to nie zostanie dla nikogo innego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja proponuję te poprawki głosować negatywnie, dlatego że no nie ma tutaj przesłanek, tak jak mówię, 12,5 tysiąca metrów powierzchni, nowej powierzchni użytkowej, to jest potężny metraż. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Fridiger. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właściwie wszystko powiedział pan Przewodniczący Stawowy i ja już nie będę powtarzał tego, bo to by nie miało sensu. Mogę tylko powiedzieć, że na Komisji w skrócie zdrowia poparliśmy ten projekt, ponieważ nie uważamy, żeby projekt rozwoju uzdrowiska przedstawiony przez inwestora był jedyną możliwą drogą rozwoju uzdrowiska. Myślę, że trzeba prosić o przygotowanie innej koncepcji w uzgodnieniu
z miastem, to jest jedna rzecz. I wreszcie druga rzecz, że bezwzględnie teren Starego Parku wymaga absolutnie ochrony. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Pan radny Pietrus, bardzo proszę, drugie wystąpienie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja tylko do kilku rzeczy się odniosę. Po pierwsze, Pan radny stawowy już stwierdza, że to ma być zagrodzone. Ja moja poprawka jest, ma być ogrodzone, a nie zagrodzone, więc to prosiłbym tutaj nie manipulować słowami. Druga sprawa, to nie jest mój pomysł, żeby w 4LU przez ZP pojawił się budynek i tam zlokalizowany. To była propozycja prezydenta, która została przedłożona Radzie Miasta Krakowa w postaci Komisji Zdrowia i Komisji Planowania. Więc ja tylko powtarzam ten wniosek. Rozumiem, że ten wniosek to był wniosek wypracowany prezydenta z uzdrowiskiem, celem, żeby to uzdrowisko faktycznie się rozwijało. Natomiast komisje powodują, że ograniczają ten rozwój. W związku z tym trzeba sobie to powiedzieć, że to będą komisje odpowiedzialne za te zmiany, nikt inny. Chyba że Rada poprawi to. Jeżeli chodzi o funkcję hotelową, to znaczy ja oczywiście złożyłem takie poprawki, żeby pensjonaty mogły funkcjonować w Swoszowicach, ale to nie oznacza, że ja równocześnie jestem przeciwny funkcji hotelowej w Swoszowicach, bo tak na to wyszło, panie przewodniczący. Jak najbardziej jestem za tym, żeby mieszkańcy korzystali z dobrodziejstw, jakie uzdrowisko będzie mogło im ewentualnie dać, jeżeli da, jeżeli faktycznie się rozrusza. Natomiast to nie może być tak, że nie umożliwimy funkcji hotelowej dla uzdrowiska. Bo dlaczego mamy uzdrowisko dyskryminować w tym zakresie, a inni mają z tego czerpać korzyści? To znaczy być może gdzieś tam istnieje jakaś granica, nie wiem, biznesowa, gdzie to się opłaca czy nie. Ale być może my tą granicę przesuwamy na tyle, że Swoszowice znikną jako uzdrowisko z mapy Krakowa. To tylko daję pod rozwagę. Jeżeli chodzi o intensywność, wskaźnik intensywności zabudowy, to prosiłbym nie przekręcać, bo ja tylko mówię, że konsekwencje tego zapisu, wskaźnika są takie, jeszcze raz powtarzam, że powstanie jakiś budynek nadziemny, natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie jeden poziom dorzucić, nie kopać głęboko w ziemi, ale powiedzmy jeden poziom podziemny celem parkingów, żeby parkingi były w budynku, a nie na zewnątrz ulicy. Chyba że panu przewodniczącemu się podoba, że mieszkańcy powinni jednak stawiać domy, swoje samochody wzdłuż dróg publicznych, to żeby powstał ten poziom parkingów, to musi zlikwidować jedną z kondygnacji. Czyli ma wybór między parkingami czy jedną kondygnację powyżej. Co z punktu widzenia planistycznego zupełnie nie wpływa na nic. Tylko wpływa na to, że ograniczamy inwestorowi, jeżeli byś się zdecydował na parkingi podziemne, że jeden poziom musi zrezygnować. Taka jest różnica i temu służy ta poprawka. Niczemu innemu. Proszę nie przekręcać. Jeżeli chodzi o wysokość, to jeszcze raz powtórzę, że z tego uzasadnienia również pan prezydent stwierdza, że nie ma budynków wyższych niż 12 metrów i również ta zmiana to przewiduje. Budynek zgodnie z prawem budowlanym nie będzie przewyższał 12 metrów. A natomiast inne jakieś otoczki, interpretacje, to są interpretacje pana przewodniczącego. Piąta poprawka, już powiedziałem. Ja mówię o realizacji ogrodzeń, a nie zagrodzenia terenu. To jest różnica. Zresztą nieraz tak państwo nieraz mówią o prawie własności, o jakiejś przyzwoitości w tym zakresie. Tu widzę, że jest podmiot, którego należy tępić, a najlepiej wyprowadzić z Swoszowic. Takie są te zamierzenia, które ja odbieram od samego początku tej sprawy. I na koniec zabudowa podziemna. Nie wiem, w czym jest problem, że poprawka numer 6 również miałaby nie mieć akceptacji, jeżeli ona to pole widokowe, które pan przewodniczący tak tutaj broni, nie zasłania, ponieważ zabudowa podziemna do 4 metrów, co jest dopuszczone,
może pełnić na przykład jednego poziomu, który będzie basen czy jakieś inne obiekty w zakresie uzdrowiska. Ale jak rozumiem, należy zabronić również tego na wszelki wypadek. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny jeszcze? Może pan radny Rachwał, bardzo proszę, potem pan radny Stawowy. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo, no nie miałem zamiarem zabiarł głosu, ale tak widzę, że właśnie tu jakaś coś tu się dzieje właśnie, bo w dotychczasowych wypowiedzi w poprzednich sesjach zawsze uważamy, że inwestor ma prawo realizować swoje inwestycje, oczywiście mamy mu tylko powiedzieć w jakich parametrach, a tutaj jakby chcemy być urbanistami, architektami po prostu dla inwestora i to mnie troszeczkę zastanawia, dlaczego tak jest i powiem tyle, no. Ja jestem zdumiony, że minister skarbu sprzedaje uzdrowiska państwowe. Zawsze byłem i jestem za uzdrowiskami państwowymi. Gdyby te uzdrowiska były państwowe, może by spojrzenie było inne i jestem zdumiony, że minister skarbu sprzedał na przykład uzdrowisko w Sfoszowicach i nie tylko w Sfoszowicach. Jestem zdecydowanie przeciw sprzedaży uzdrowisk po prostu osobom prywatnym, bo moim zdaniem powinny być państwowe. Ale jeżeli chodzi tutaj o uzdrowisko Sfoszowice, to ja przepraszam, nie bądźmy urbanistami, planistami, nie decydujmy za inwestora. Inwestor, jeżeli to kupił, rozumiem, że kupił za słuszne pieniądze, które zostały wycenione przez ministra skarbu, to ma prawo po prostu prowadzić to uzdrowisko zgodnie z wymogami, przepisami ustawy. I powiem tak, już powiedziałem to kiedyś na komisji. Mam przykład, bo parokrotnie byłem ostatnio w Busku. W Busku uzdrowisko chyba padnie. A dlaczego padnie? Ponieważ wszystkie ograniczenia dotyczą tam również w planach uzdrowiska, natomiast wszyscy wokół uzdrowiska mogą sobie budować restauracje, hotele, prawda, i inne ośrodki, nawet pewnej rehabilitacji i w związku z tym wszyscy się pobudowali, a uzdrowisko cały czas jakby jest w sytuacji złej finansowej, ponieważ po prostu nie jest w stanie na przykład zarobić na restauracjach, na hotelach, gdzie jest to też również pewien dochód w ramach całej funkcji z uzdrowiska. I powiem tak, proszę mi zadać pytanie, czy państwo widzieli gdzieś uzdrowisko w kraju, żeby było nieogrodzone? Bo ja tego nie widziałem. Nie byłem oczywiście we wszystkich, ale znam chyba 6 i wszystkie były ogrodzone. Wszystkie parki są ogrodzone, jest regulamin, jest po prostu brama wjazdowa i ja nie widziałem uzdrowiska, które byłoby nieogrodzone. Jestem zdumiony, że można po prostu nie ogradzać uzdrowisko dla bezpieczeństwa kuracjuszy. Dziękuję. Dziękuję pan radny Stawowy. Ja też się zapisałem do głosu, bo... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, znaczy jest napisane ogrodzenie, no, faktycznie, że ma być ogrodzone, no ale po co się grodzi? Po to, żeby zamknąć, tak? Czyli żeby coś zagrodzić. Bo jak będzie ogrodzenie, to musi być brama wjazdowa, musi być jakaś bramka wejściowa, więc jak się zamknie, to jest zagrodzone. No, dość proste konsekwencje. Natomiast pan radny mówi, że LUZP 4 jest uzgodnione z prezydentem miasta. No chyba niezupełnie, skoro wersja projektu uchwały jest taka, jak był wniosek komisji. Przecież wnioski nie są wiążące dla prezydenta miasta. Mogę nie... Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie. Jak pan nie... będzie radny chciał, jeszcze trzeci raz dopuszczę. Trudno, ale proszę nie przeszkadzać. Mógł prezydent miasta nie uwzględnić. Historia pokazuje, że wielokrotnie to robił. W związku z tym to nie jest nakaz, to jest sugestia. Jak widać, projektanci są sugestią się zgadzali, skoro takie rozwiązanie przyjęli. Jak jest potrzeba, to ja potrzebuję 5 minut, żeby znaleźć uwagi komisji, które zostały nieuwzględnione, a są ich dziesiątki. Natomiast przypomnę również, że komisja opiniuje na tym samym etapie, co konserwatorzy, ochrona przyrody i tak dalej. W związku z tym jesteśmy jednym z iluś tam podmiotów, które wydaje opinię albo uzgodnienie. W związku z tym nie tylko my wpływamy na ostateczny kształt tego planu miejscowego. Jeśli chodzi o hotele w Sfoszowicach, ja osobiście uważam, że należy dać szansę zarobienia pieniędzy mieszkańcom. Uzdrowisko ma na celu prowadzenie działalności uzdrowiskowej. I z tego miejsca mam pytanie do radnego Friedigera, bo może on wie, bo ja nie pamiętam. Przy okazji prywatyzacji był zapis, że ileś tam minimum lat musi być prowadzone uzdrowisko. Później prowadzone być nie musi. Może jest tak, że my się zbliżamy do okresu końca obowiązkowego prowadzenia uzdrowiska i po prostu jakby pomysł już jest na to zupełnie inny. Ja
osobiście uważam, że powinniśmy zabezpieczyć interesy gminy w postaci utrzymania tam podstawowej funkcji leczniczej, uzdrowiskowej. Pamiętam, jak właściciel mówił, że zabraniamy mu budować szpital. Nieprawda. W każdym z tych budynków może otworzyć szpital. Ma całą masę nowych budynków do wybudowania, gdzie może w nich zrobić szpital. Pan radny mówi, że poziomy podziemne, że można wydzielić miejsca postojowe, że czy mi pasuje, że samochód stoją na ulicy. Mi to na pewno nie przeszkadza. Ale również logika wskazuje na to, że właściciel tak dużego 25-hektarowego terenu jest w stanie znaleźć 20 arów na parking. Gdzieś z boku, na wjeździe, na wyjeździe, za budynkiem, obok, tak żeby on nie rzuca się w oczy jako pierwszy, jak się wjeżdża do uzdrowiska. Nie jest to problem, jak ma się 25 hektarów terenu, a tyle uzdrowisko w Swoszowicach ma powierzchni, tyle właściciel ma terenu. Jeśli chodzi o te poziomy, ja się boję tego, żeby nie było schodzeniem z usługami pod ziemię w ramach nieograniczonej liczby kondygnacji. Bo na przykład nie ma nigdzie powiedziane, że zabiegi masażu muszą być w pomieszczeniu z dostępem światła dziennego. Nie ma takich przepisów, że zabieg rehabilitacji musi być pomieszczeniem z dostępem światła dziennego o charakterze stałym. Może być w piwnicy prowadzony. I tak w wielu przecież blokach są różne fitnessy czy spa, gdzie się odbywają zabiegi po prostu w piwnicach. I jakoś to działa, czyli też da się w Swoszowicach. I ostatnia rzecz, a propos ilości kondygnacji i wysokości. No panie radny, pan tu nie ma racji w poprawce numer 4. Problem polega na tym, że ta wysokość przez pana wskazana to jest 2 metry więcej niż obecnie. W polskim prawie wysokość budynku liczy się od wejścia, ale nie liczy się kondygnacji poniżej. Od wejścia z poziomu terenu. Tak dokładnie zapisane w prawie budowlanym. A to oznacza, że jak się przyjmie poziom istniejący, to tu jest wejście. To, co jest na skarpie, to są kondygnacje w dół nieliczone do ilości kondygnacji. Wtedy powstanie budynek wielokondygnacyjny. W tym jest problem w tej poprawce. Dlatego nie powinniśmy jej popierać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu ja się zapisałem, ponieważ po pierwsze, no, trochę byłem zaskoczony stanowiskiem o tym, że wszystkie uzdrowiska mają być państwowe, ale rozumiem, że wnioskodawca to złagodził, występując trochę w imieniu prywatnego, czy też popierając wnioski prywatnego właściciela. Myślę, że to niezależne, kto jest właścicielem. Ważne, żeby to się w miarę sensownie rozwijało. Projekt i opinie komisji, wnioski komisji, a potem stanowisko prezydenta wskazują, że inwestor nie przekonał ani prezydenta i stosowne służby, ani komisji, i to nie jednej, tylko dwóch, do swojego stanowiska. Każdy ma prawo wspierać poprawki, lobować na tę rzecz. Natomiast no, rozstrzygające tutaj głos będzie miała za chwilę w głosowaniu Rada Miasta i myślę, że tak powiem, to jest najważniejsze. W przypadku różnych planów mamy czasami spór pomiędzy inwestorem, czasami zgodę. Akurat w tym wypadku wygląda na to, że mamy dość głęboki spór. Musimy to rozstrzygać jakby w poczuciu odpowiedzialności za interes wszystkich stron tego postępowania, w tym także strony miasta Krakowa, czyli tych, którzy nas wybrali. Tutaj też opieram się na stanowisku, o którym mówiła Komisja Planowania i Komisja Zdrowia, po to, żeśmy wybrali tych kolegów, żeby w naszym imieniu opiniowali pewne rzeczy i przygotowywali nam decyzje. To tyle. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan radny Pietrus, bardzo proszę, czwarty raz. I pan Pilk. To może najpierw pan Pilk, dobrze? Pana Pietrusa na końcu, bo to już będzie trzecie wystąpienie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo. Ja się cieszę, że w Radzie Miasta są sami budowniczy, że są ludzie, którzy umieją budować, którzy znają się na budownictwie tak dokładnie, że aż mnie czasami dech zapiera. Powiem jedno. Kiedy pracowałem w Niemczech, w miejscowości Ulm, budowaliśmy przepiękny ośrodek właśnie dla osób, które wspaniale się leczyły. I tam dziwi mnie fakt, że pan przewodniczący nie rozważa parkingów podziemnych na takich przepięknych terenach zielonych. Uważam, że
Myśmy akurat tam budowali przede wszystkim wszystko pod ziemią, żeby na ziemi była sama zieleń, żeby tam można było spacerować, tam mogli ludzie wypoczywać, tam mogli odbywać swoje kuracje. Natomiast wszystko chowaliśmy pod ziemię, a tutaj słyszę od pana, że jeśli wybudujemy coś pod ziemią, to już nie będzie jakąś strefą do leczniczą. Więc jest to dla mnie przykre. Natomiast powiem jedno. Uważam, że tak jak tu kolega powiedział, absolutnie takie instytucje powinny być państwowe i powinny być strzeżone przede wszystkim ustawą o tym, żebyśmy chronili przede wszystkim, dzisiaj jesteśmy młodzi, ale za parę lat będziemy osobami starszymi i być może któryś z nas tam będzie uczestnikiem. Więc jest różnica wielka i powinniśmy to wszystko strzec. Powinniśmy to chronić przed prywatyzacją, przed jakąkolwiek próbą przejęcia takich ośrodków przez prywatnych inicjatorów, bo to ci ludzie absolutnie niejednokrotnie sprawdzane było, nie są zainteresowani tym, aby ludzi leczyć, a tylko żeby tworzyć biznes i interes, jak najlepszy interes. Natomiast absolutnie popieram tu Włodka Pietrusa i będę głosował za tym, żeby te poprawki jego przeszły. Natomiast nie zgadzam się wielokrotnie z panem przewodniczącym. Niech pan troszeczkę popracuje w budownictwie, a potem na ten temat się wypowiada. Dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, że po to zostaliśmy wybrani, żeby mieć... Pani prezydent, może na końcu, dobrze? Pani prezydent, bo to będzie w imieniu prezydenta. Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Potem jeszcze mamy zewnętrznego gościa, jego też poprosimy o głos i potem dopiero panią prezydent, jeśli pani można, przewodniczący, żeby... Pani prezydent, ja jeszcze chciałem jednak też coś zdementować w poprzednich wypowiedzi. Może pani prezydent potwierdzi. Wskaźniki, które są, umożliwiają zabudowę w tym obszarze, pan przewodniczący stwierdził, że zabraknie, bo damy uzdrowisku za dużo. Rozmawialiśmy na komisji na ten temat. Wskaźniki są wystarczające i jeszcze zostanie. Chyba że pan przewodniczący ma inną wiedzę. Ja mam wiedzę z komisji. Wskaźniki, jeżeli chodzi o zabudowę w obszarze Sfoszowic, nawet przy zmianach studium i dla tych obiektów sportowych, umożliwią im realizację tych przedsięwzięć nawet w 100%, jeżeli by mieli w 100% zabudować swoją powierzchnię. Czyli to świadczy o tym, że jest duży zapas, jeżeli chodzi o wskaźniki ustawowe. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja dalej podtrzymuję, że wysokość 12 metrów jest taka zapisana w planie i tam przy mojej poprawce ta wysokość 12 metrów jest zgodnie z zapisami utrzymana. Natomiast ostatnia sprawa. W poprzedniej kadencji Rada Miasta Krakowa miała takie sytuacje, że były przegłosowane poprawki Rady Miasta Krakowa i one nie uzyskały pozytywnych uzgodnień, co powodowało automatycznie, że zostały wykluczone z dalszego procedowania. Teraz mamy taką samą mniej więcej sytuację, gdzie Komisja Zdrowia, a nie Komisja Planowania, tylko Komisja Zdrowia podjęła decyzję, która jednoznacznie wyklucza te zapisy jako niezgodne z jej widzeniem i automatycznie nie ma pozytywnego uzgodnienia, co powoduje, że wyklucza z obiegu prawnego takie stanowisko. Ona oczywiście może to naprawić, ale na dzień dzisiejszy prezydent nie uzyskał tej akceptacji, dlatego nie przedłożył nam takiego projektu, bo nie mógł. Jeżeli komisja ustawowo nie uzgodniła, w związku z tym prezydent nie mógł tego projektu przedłożyć. W związku z tym to nie jest wina prezydenta, że nam przedkłada taki projekt, bo nie mógł inaczej, tylko wina jest Komisji Zdrowia. I Komisja Zdrowia bierze odpowiedzialność za zablokowanie tych decyzji, a które ja ewentualnie chcę przywrócić. Być może Komisja Zdrowia będzie miała po raz drugi szansę uzgadniać te poprawki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce? Nie wiem, ale to nie. Komisję Zdrowia mam wynik. Bardzo proszę, już mogę panu powiedzieć. Komisja Zdrowia i Profilaktyki, 6 osób jednogłośnie. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę, do głosu dopuszczam pana Krzysztofa Szewczaka. Bardzo proszę, 4 minuty. I potem pani prezydent.
panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo. Ja już nie raz występowałem tutaj w tym gronie, przekonywałem państwa do inwestycji w Swoszowicach. Może nie będę się powtarzał. Gdybym chciał się odnieść do wszystkich nieprawdziwych zarzutów, które tutaj padły na tej sali, zajęłoby mi to przynajmniej godzinę. Proszę państwa, ja powiem tak, odkąd kupiliśmy uzdrowisko w 2010 roku, podjęliśmy szereg działań, aby to uzdrowisko stało się wizytówką Krakowa. Była pewna umowa dżentelmeńska, którą zaproponowała pani prezydent i z tej umowy w pewnym sensie się wywiązała pani prezydent. Ja bym powiedział, chciał powiedzieć tylko króciutko. Była umowa, że uzgodnimy koncepcję rozwoju z konserwatorem i przystąpimy do zmiany planu. Taka koncepcja została uzgodniona. To jest pewien kompromis, któryśmy wypracowali. Wykonaliśmy szereg opracowań historycznych, widokowych, aby zlokalizować zabudowę w tym zabytkowym parku. Moim zdaniem wykonaliśmy to z poszanowaniem dla tego zabytkowego miejsca. Złożyliśmy projekt, uwagę do zmiany planu i po kilku rozmowach, po negocjacjach został ustalony pewien kompromis z panią prezydent. Ja uważam, że to był etap, kiedy wszystkie strony wywiązały się z umowy. Co stało się później? Niekontrolowane cięcie tego projektu przez Komisję Rady Miasta, niezrozumiałe dla mnie. Jeżeli mówimy o Komisji Zdrowia, tutaj jestem bardzo rozczarowany ostatnim posiedzeniem tej komisji, gdzie przedstawiliśmy profesjonalnie projekt rozwoju tego uzdrowiska. Pokazaliśmy przepisy obowiązujące, ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, wymagania, jakie ta ustawa nakłada i jakie nakładają rozporządzenia co do lecznictwa, co do tego, że baza zabiegowa, baza noclegowa i baza żywieniowa ma być pod jednym dachem, ma być połączona. I to są standardy, które dzisiaj obowiązują. I jeżeli do 2016 roku tego nie dostosujemy, uzdrowisko zniknie po prostu. A na dzień dzisiejszy Swoszowice nie spełniają tych wymogów. Kolejna sprawa, mówimy o potężnych powierzchniach, które uzdrowisko dostało. Oczywiście tak, ja się zgadzam, pani dyrektor, jeżeli policzymy w liniach zabudowy. Tylko my mamy tutaj obiekt zabytkowy. I te powierzchnie gwałtownie spadają, jeżeli będziemy inwestować zgodnie z zaleceniami konserwatora. A my tak chcemy inwestować. My nie chcemy inwestować, jak tu pan Stawowy powiedział, jak deweloper. Nie, my chcemy inwestować z poszanowaniem tego miejsca. Jeżeli mówimy o Szwajcarce, to przy Szwajcarce może powstać 3 budynki wielkości Szwajcarki. Dzisiaj Szwajcarka ma 26 miejsc na wszystkich kondygnacjach. Dzisiaj miejsc, które nie spełniają norm, jeżeli spełnią normy obowiązujące, będzie miała około 20, czyli mamy około 80 do 100 miejsc w rejonie Szwajcarki. I to są fakty. Więc jeżeli państwo uważacie, że to, co zostało zaproponowane, ten kompromis, który został wypracowany zarówno na etapie przygotowania koncepcji z panem konserwatorem, jak i ten kompromis, który został wypracowany przy złożeniu uwag i przy zaprezentowaniu tych pierwotnego planu przez prezydenta, i co bardzo ubolewam, że państwo się nie zobaczyli tego planu, tylko zobaczyliście już okrojony przez komisję plan. Po prostu to był kompromis, który dawał możliwość rozwoju uzdrowiska, który mógł mówić o tym, że Kraków będzie miał uzdrowisko prawdziwego zdarzenia. Szanowni państwo, padło również, że jesteśmy skonfliktowani z społecznością lokalną. Nie wiem, na jakiej podstawie. Jeżeli mówimy o tej nieszczęsnej drodze, o której pan Stawowy podkreślił, to ta droga, myślę, że pan Stawowy też pamięta, jak była argumentowana w poprzednim planie, że nie ma dla niej alternatywy. To jest jedna rzecz. Jeżeli pani dyrektor twierdzi, że ulica Lusińska nie pozwala na dojazd do terenu 4LU, ulica Lusińska, o której mówimy, jest drogą wewnętrzną. Jest wewnętrznym dojazdem na terenie uzdrowiska. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony bardzo mnie dziwi wypowiedź tutaj pana radnego, że ta ulica dzieli park na dwie części. A co jest z ulicą Kąpielową, która dzieli park na dwie części, gdzie przejeżdża około 500 aut na godzinę, taki ruch generuje ta ulica. Ona też dzieli park na dwie części. O tym wszyscy zapominacie państwo. Szanowni państwo, decyzja co do tego, w jakim kształcie uzdrowisko będzie dalej, a inaczej, czyli uzdrowisko w Swoszowicach będzie istniało, należy do państwa.
Projekt, który został przedstawiony przez panią prezydent komisją do opiniowania, poprawki, które dzisiaj, jak słyszę, wniósł pan radny Pietrus, dają możliwość istnienia uzdrowiska XXI wieku. Jeżeli tego państwo chcecie, to bardzo bym prosił o takie podjęcie uchwały, które to umożliwią. Kolejna sprawa, prowadzenie funkcji uzdrowiskowej. Proszę państwa, my nie jesteśmy przeciwni. Wpiszcie w plan, że na tym terenie możemy prowadzić wyłącznie funkcję uzdrowiskową. Proszę państwa, nawet taką propozycjęśmy składali, żeby taki zapis wprowadzić. I to będzie zapis, który będzie gwarantował tą funkcję. My taką działalność na tym terenie chcemy prowadzić. Ale nie blokowanie zapisami, dziwnymi zapisami, rozwój uzdrowiska. Szanowni państwo, jeszcze jedna rzecz, kwestia ogrodzenia. Ja nie wiem, widocznie część państwa zapomniała, że w 2009 roku podjęliście uchwałę Plan Rozwoju Osiedla Swoszowice. W tym planie wpisaliście harmonogram działań na lata 2009-2013. Ogrodzenie parku w celu podniesienia bezpieczeństwa kuracjuszom i mieszkańcom. Ja nie rozumiem dzisiaj argumentacji ze strony miasta, ze strony radnych, że nie grodźmy parku. Zaprzeczacie państwo sami sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, jeśli można. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Postaram się podsumować w kilku zdaniach tą prowadzoną dyskusję. Otóż jaką mamy sytuację? Istniejący plan obowiązuje i ten plan nie daje możliwości rozwoju dla uzdrowiska. To, co był uprzejmy pan prezes uzdrowiska przedstawiać o naszych umowach, deklaracjach, wykonaliśmy. Otóż przedstawiliśmy projekt zagospodarowania terenu, który uwzględniałby wszystkie potrzeby uzdrowiska. Taki projekt planu został poddany uzgodnieniom i opiniowaniu. I to nie radni tylko i wyłącznie okroili, tak jak tu padło słowo, komisje radnych okroiły plan. Ten plan został okrojony, jeśli dalej tej nomenklatury będziemy używać, przede wszystkim przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Proszę państwa, proszę pamiętać, że jeżeli dzisiaj my przyjmiemy te poprawki, to znaczy, że nie wprowadzamy żadnych zmian w planie. Plan nie daje możliwości rozwoju, natomiast my idziemy po raz kolejny do opiniowania i uzgodnień. Kto powiedział, że my dostajemy je pozytywnie. My możemy ich dalej nie otrzymać pozytywnie, ponieważ ja sobie pozwolę zacytować jedno zdanie z pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Powstanie nowych budynków, jak również rozbudowa istniejących w istotny sposób zmieni krajobraz w obrębie Parku Zdrojowego. Myśmy konsultowali bardzo długo z Regionalną Ochroną Środowiska po to, aby wynegocjować te możliwości rozwoju, które są w chwili obecnej. Ja nie daję żadnej gwarancji, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pójdzie krok dalej. Nie wiemy tego dzisiaj oczywiście, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to negatywne. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, poprawki nie umożliwią nam wprowadzenia zmian, a my tak naprawdę przesuniemy się dalej z tymi zmianami, nie wiem na jak długo, ponieważ, a przecież trzeba pamiętać, że do końca tego roku chcemy uchwalić, czy na przełomie roku chcemy uchwalić studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więc wszystkie plany, które w chwili obecnej prowadzimy, musimy zakończyć. Więc rodzi się pytanie, czy nie przyjąć, ja oczywiście uważam, że taka propozycja jest właściwa, żeby przyjąć w chwili obecnej te zmiany takie, jakie są. My i tak plany Swoszowic będziemy w przyszłym roku poddawali zmianom ze względu na wprowadzenie większych możliwości rozwoju w studium. I wtedy po raz kolejny poddamy korekcie. Będziemy mieli już też opinie przeprowadzone w studium. Dlatego też uważam, proszę państwa, że ten okres przyszłego roku, gdzie będziemy poszczególne plany zmieniać, również i ten okres poświęcimy między innymi na
na Sfoszowice. Ja apeluję, aby dzisiaj zbyt pochopnych kroków nie podejmować i jednak tych poprawek nie przyjmować, bo tak de facto one nie umożliwią w ogóle realizacji niczego do końca roku w Sfoszowicach. Bo jak powiedziałam, obowiązujący plan, który w chwili obecnej jest, on nie daje możliwości. Natomiast jeśli ta zmiana wejdzie w życie, to inwestor może rozpocząć działania. Może nie będzie aż w 100% miał zapewnionej tej rozbudowy. Może nie będzie, ale przynajmniej w większości będzie miał możliwe. Dlaczego inwestor nie może już rozpocząć działań przy tych budynkach, które w tej zmianie dają mu możliwości rozbudowy? Więc ja bardzo proszę o takie potraktowanie, bo za tą zmianą to nie tylko idzie samo uzdrowisko, ale przecież przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców, dla rozwoju okolicy, a o to nam przede wszystkim chodzi. I troszkę, jeśli wprowadzimy poprawki, to jak powtarzam, możemy być w sytuacji istniejącego, obowiązującego planu, czyli żadnego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze... Nie, ja już ludzi z zewnątrz nie będę. Państwa radnych, dziękuję. Pan radny Sonik, bardzo proszę. Dopuściłem osoby, które się zgłosiły wcześniej z zewnątrz. Teraz jeszcze Państwo radni. Jeżeli nie będzie w imieniu Pana Prezydenta... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem po prostu tylko zdumiony wielkością rozwoju, można powiedzieć, tak? Bo można być też zdumiony. 12 tysięcy metrów kwadratowych, to może nie mówię wyobraźnie, to ja przytoczę, że to są prawie dwa budynki tak zwane lotu przy Basztowej. Przecież to jest olbrzymia powierzchnia, olbrzymia kubatura. I włożenie czegoś takiego w tamtym miejscu to jest chyba jakąś przesadą gruntowną. Jeżeli ktoś chce za dużo, jak to się mówi, dużą łyżką jeść, to może się udławić. I tak to się stało. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, stwierdzam w takim razie odbycie drugiego czytania. Rozumiem, że nie ma żadnych konkluzji podsumowań od strony Pana Prezydenta. Głosowanie poprawek, a potem ostatecznej uchwały w bloku głosowań.